Siemano, wczoraj światu ukazał się pierwszy teaser filmu Minecraft. Dziś przedstawię wam moją analizę teasera i dzięki niej postaram się nakreślić nieco fabułę filmu. Także zachęcam już na wstępie do zostawienia łapki w górę i zapraszam do oglądania. Zaczniemy od wyglądu przedstawionego nam świata Minecraft, który wygląda moim zdaniem całkiem dobrze. Oczywiście nie mówię tu o niezachowanej skali bloków czy rzeczach, których w Minecraft nie mamy, ale przedstawieniu koncepcji realistycznego Minecrafta, bo tutaj muszę przyznać, że poza niektórymi rzeczami wygląda to całkiem obiecująco. Największym jednak problemem jest wprowadzenie prawdziwych aktorów do świata Minecrafta. W mojej opinii psuje to cały efekt i sprawia, że teaser prezentuje się giga dziwacznie. Jednak usunięcie aktorów i pojawienie się postaci animowanych, podobnych stylistycznie do zaprezentowanych piglinów czy innych postaci, jest już raczej niemożliwe. Jeśli chodzi o wszelakie niedopracowania efektów specjalnych, to jest to normalne, że w teaserze nadal wygląda to po prostu kiepsko. Są to aspekty, które na późniejszym etapie produkcji ulegną dopracowaniu. Z teasera dowiadujemy się, że do krainy Minecrafta trafia 4 bohaterów ze świata rzeczywistego. Docierają oni tam za pośrednictwem niebieskiego portalu, którego z gier nie znamy. Fani domyślają się, że Minecraft po prostu może wciągnąć graczy do gry, podobnie jak było to w Jumanji. Paczka bohaterów wygląda po prostu dziwnie. Każdy z innego świata. Mamy tu gościa w różowej skórze z bujnym zarostem i długimi włosami, Afroamerykankę, która sprawia wrażenie osoby, która pierwszy raz po prostu ma styczność z Minecraftem, i dwójkę rodzeństwa Natalii i Henry'ego. Umieszczenie prawdziwych aktorów w takim świecie jest po prostu nie na miejscu. Wszystkie pozostałe moby, mimo że bardziej realistyczne niż w grze, zachowują nadal te kwadratowe kształty. Jeśli chodzi o resztę postaci, to mamy m.in. świetnie moim zdaniem wyglądające pigliny i gasty, przerażającą owcę, wyjącego do księżyca wilka, creepera, który wygląda jak chodzący żywopłot, piękną lamę i Steve'a. Niestety Steve, podobnie jak 4 głównych bohaterów, jest grany przez prawdziwego aktora, co niewątpliwie psuje odbiór tej postaci. Dostaliśmy też oficjalny zarys fabuły od studia Warner Bros. Witamy w świecie Minecrafta, gdzie kreatywność nie tylko pomaga w tworzeniu, ale jest niezbędna do przetrwania. 4 odmieńców, Gareth Śmieciarz Garrison, Henry, Natalie i Dawn, zmaga się ze zwykłymi problemami, gdy nagle zostają wciągnięci przez tajemniczy portal do Overworld, dziwacznej, sześciennej krainy czarów, która rozwija się dzięki wyobraźni. Aby wrócić do domu, będą musieli opanować ten świat i chronić go przed złymi rzeczami takimi jak pigliny i zombie, wyruszając na magiczną wyprawę z nieoczekiwanym, doświadczonym rzemieślnikiem Steven. Ich wspólna przygoda będzie wyzwaniem dla całej 5, aby byli odważni i ponownie połączyli się z cechami, które sprawiają, że każdy z nich jest wyjątkowo kreatywny, umiejętności, których potrzebują, aby prosperować w prawdziwym świecie. Jeśli chodzi o moje domysły względem fabuły, to jestem niemal pewny, że film będzie skupiał się na walce Overworldu z Netherem, podobnie jak przedstawione to zostało w grze Minecraft Legends. W teaserze często pojawiają się pigliny z bardziej zaawansowaną bronią i dodatkowo w scenie z Netheru w oddali możemy dostrzec jasnowidza. Jasnowidz to starszy piglin z Minecraft Legends. Jeśli dobrze się przyjrzycie, to dostrzeżecie, że postać z teasera dzierży w ręku tę samą laskę co jasnowidz, a poza tym sama postura tej postaci wygląda identycznie. Co ciekawe, jasnowidz posiada moc telekinezy, potrafi przywołać falę uderzeniową i co najważniejsze, przy pomocy kuli dominacji zmienić beacon w nocny beacon, dzięki któremu w Minecraft Legends pigliny potrafiły zmienić Overworld w Nether, a raczej nie zmienić, tylko próbować. W związku z tym domyślam się, że w filmie dostaniemy po prostu lekko zmodyfikowaną fabułę Minecraft Legends, czyli prawdę mówiąc będzie to Minecraft Legends Movie. Mówiłem już o prawdziwych aktorach, którzy bardzo mi się w tym filmie nie podobają, więc teraz wspomnę o kilku innych rzeczach, które w mojej opinii wyglądają po prostu kiepsko. Na pierwszy ogień pójdzie wytwarzanie przedmiotów i sam fakt wytworzenia czegoś, czego w grze nie mamy. W tym przypadku z losowej receptury w craftingu stworzone zostały 2 wiadra połączone łańcuchem. No co to kurczę jest? Z fajnych szczegółów w tej scenie możemy zwrócić uwagę na miecze zawieszone na ścianie i leżący przy nich trójząb, a także interesującą szafę w tle, gdzie znajduje się m.in. oko kresu, mnóstwo TNT, wykrojona dynia, fajerwerki, książki, eliksiry, hełmy, minerały i co ciekawe 2 buty zwinności, które pojawiają się w grze Minecraft Dungeons jako artefakty. Kolejną rzeczą, do której po prostu muszę się przyczepić, jest naprawdę maleńki rozmiar przedmiotów. Tutaj względem bloku drewna prezentuje się on naprawdę komicznie i przy okazji z nieznanych nam powodów lewituje pół metra nad powierzchnią. Rycząca owca prezentuje się po prostu przerażająco i wygląda trochę lepiej dopiero gdy zamknie pysk. Ikoniczny mob, jakim jest Creeper, również nie obył się bez problemów. W filmie przypomina on bardziej chodzący żywopłot, co poza teaserem doskonale widać na plakacie promującym. Nie przyczepiam się tu do efektów specjalnych, bo te są we wczesnej fazie obróbki, dlatego na ten moment to wszystko, do czego się mogę przyczepić. Tak, wiem, jestem troszkę mało krytyczny. Ogólny koncept realistycznego Minecrafta bez prawdziwych aktorów oczywiście bardzo mi się podoba i jestem pozytywnie zaskoczony, jak udało się to zrealizować. Prawdę powiedziawszy, spodziewałem się czegoś dużo gorszego. Od premiery filmu dzieli nas około pół roku, gdyż światowa premiera została ustalona na dzień 4 kwietnia roku 2025. Jestem pewien, że wrażenia większości z Was względem teasera są zupełnie inne od moich i z wielką chęcią zapoznam się z nimi w komentarzach. Jeśli analiza Ci się spodobała, zostaw proszę łapkę w górę i suba. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i cześć!